Z badań wynika, że do bycia niewiernym przynajmniej raz w życiu w Polsce przyznaje się 52% mężczyzn i 33% kobiet. Ja z dużym dystansem podchodzę do tego typu badań, ale chciałbym dzisiaj porozmawiać o temacie niewierności, o temacie zdrady, bo wydaje się on zjawiskiem... Istotnym, jeżeli nawet nas nie dotknął osobiście, to możemy się go po prostu obawiać. Przygotowując się do odcinka, zazwyczaj sprawdzam, co można o danym temacie łatwo poczytać w internecie. I tak otwieram 10 pierwszych artykułów, które mi wyskakują. I to nie jest tak, że napisane są tam bzdury, ale bardzo często chociażby temat niewierności jest tam potraktowany bardzo trywialnie, jest maksymalnie upraszczany. Brakuje jakiejś takiej głębszej analizy. Czasami można trafić nawet na rozmowy z psychologami, ale one też pozostają przynajmniej dla mnie głęboko niesatysfakcjonujące. Dlatego nie wyczerpieć dzisiaj na pewno wszystkich możliwości, dlaczego zdradzamy, ale chciałbym się przyjrzeć czterem dość nieoczywistym, często nieświadomym mechanizmom, które mogą nas popychać do Niewierności. Dlaczego warto je znać? Po pierwsze, być może temat zdrady dotknął nas osobiście, być może my sami byliśmy niewierni, albo zostaliśmy zdradzeni przez naszego partnera. Warto więc zrozumieć, o co naprawdę, o jakie mechanizmy mogło tam chodzić? Po drugie, być może akurat jesteśmy w sytuacji, kiedy czujemy tego typu pokusę, albo też dostrzegamy jakieś niepokojące symptomy w naszym związku, tym bardziej warto poznać te cztery mechanizmy i zastanowić się, czy może o których z nich, albo o wszystkie, nie chodzi w tej naszej danej sytuacji. Zostańcie ze mną. A zanim do tematu niewierności, to jeszcze chciałbym wszystkich wiernych widzów zaprosić na Instagram, człowiek absurdalny, po więcej inspiracji, cytatów z książek, różnych złotych myśli. Myślę, że warto, zapraszam, a teraz do tematu odcinka. Czym jest zdrada? Na wstępie zaznaczę tylko, że warto pamiętać, że każda para tak naprawdę wewnętrznie definiuje sobie granice tego, co będzie dla nich dopuszczalne, a co już będzie przekroczeniem tych zasad. I tak dla jednych ludzi już sama fantazja o innym człowieku, niewinny flirt, będzie rodzajem zdrady, a inni potrafią funkcjonować w tak zwanych otwartych związkach. I ja teraz nie chcę absolutnie oceniać, co jest lepsze, co jest gorsze, ale co jest bardzo ciekawe dla mnie, to nawet w tych najbardziej otwartych relacjach. Funkcjonuje coś, co będzie dla tych ludzi rodzajem zdrady. Okej, okay, mówiłem już, że przeszukałem internet, i bez zachwytu w prawie każdym artykule znalazłem powtarzające się powody niewierności, takie jak: niezadowolenie z pożycia, nuda w związku, poczucie bycia niekochanym, poczucie utraty atrakcyjności dla partnera, problemy w związku, kryzys, kłótnia, zakochanie się w kimś spoza związku, wyskok po alkoholu, partner nigdy nie planował, być wierny, zemsta. Oczywiście. To są prawdziwe powody i na siłę da się ich znaleźć jeszcze więcej. Niemniej jednak uważam, że to są takie bardzo oficjalne przyczyny i każda z nich jest sama w sobie jeszcze dużo bardziej złożona, i pod każdą z nich mogą się kryć jeszcze inne, głębsze, czasami zróżnicowane powody. Bo teraz skąd tak naprawdę wzięła się nuda w związku? Dlaczego pożycie łóżkowe nagle stało się niesatysfakcjonujące? Skąd w ogóle w relacji biorą się różne kłótnie i kryzysy? Dlaczego ktoś pozwolił sobie, żeby zakochać się w jakimś innym człowieku, lub skąd tego typu akurat pomysł na zemstę? Dlatego teraz chcę powiedzieć o czterech mechanizmach, które moim zdaniem, czasami nawet wszystkie naraz, mogą się kryć pod tymi właśnie oficjalnymi powodami. Miłość kosztem namiętności. W kwestii nieświadomych mechanizmów kierujących relacjami miłosnymi uwielbiam pracę amerykańskiego profesora psychoanalizy i terapeuty par Stevena Michela. W książce Czy miłość może trwać wiecznie napisał on na przykład wiele osób jeśli kocha nie czuje pożądania jeśli czuje pożądanie to nie potrafi kochać. Ten powszechny problem z którym spotykają się często na przykład terapeuci par może wielu osobom wydawać się dość abstrakcyjny, bo przecież kiedy zakochujemy się w kimś to czujemy ogromną namiętność wręcz Gdyby ta druga osoba nas nie pociągała, gdybyśmy nie czuli do niej pożądania, nawet jeżeli nie dajemy mu upustu i na przykład czekamy z tym wszystkim do ślubu, to pewnie nawet byśmy się z taką osobą nie związali. I tak zazwyczaj rzeczywiście jest. Pierwszy etap miłości jest często bardzo intensywny, namiętny, pełen emocji, pragnienia, tęsknoty, niepokoju. Między innymi dlatego tak bardzo dążymy do stabilizacji, do określenia co nas łączy i zakomunikowania tego światu, do bycia razem jak najczęściej, do zamieszkania razem, związania się wspólnymi planami, kredytami, małżeństwem, dziećmi itd. itd. I tutaj zdaniem profesora Michela pojawia się właśnie problem, bo namiętność karmi się tym co nieznane, tajemnicze, niedostępne, niebezpieczne. Dlatego w tak wielu związkach im bliżej ludzie są ze sobą, im więcej intymności ze sobą dzielą, im lepiej się znają, im bezpieczniej się ze sobą czują, tym gorzej zaczyna wyglądać ich życie łóżkowe. I to są procesy, które trwają tak naprawdę długimi latami i z perspektywy kilkunastu miesięcy związku może być je cię ciężko zauważyć, chociaż i tutaj one czasami się pojawiają. Pytanie jest więc, czy jesteśmy skazani na to, żeby. Nasze prawdziwe uczucie, nasza miłość zabijała naszą namiętność? Miłość ze swej natury nie jest wcale bezpieczna, lecz wciąż pragniemy ją taką uczynić. Mitchell ze swojego wieloletniego doświadczenia fantastycznie zauważa, że długie związki wcale nie są bezpieczne, absolutnie nie przestają zaskakiwać i nie muszą być nudne. To my jednak z przeróżnych powodów, np. Na naszych lęków z dzieciństwa czy chwiejnego poczucia własnej wartości, wkładamy ogromną energię w to, żeby je takimi uczynić. Szukamy rutyny, powtarzalności, przewidywalności. Często też mylnie zakładamy, że już znamy naszego partnera i nie musimy go dalej poznawać, a przecież miłość cały czas się zmienia, bo zmieniają się ludzie ją tworzący. I teraz. Kiedy umrze namiętność, to niestety dużo łatwiej ją znaleźć na zewnątrz niż wskrzesić na nowo, choć i to, zdaniem profesora, jest bardzo często możliwe. Pamiętajmy więc, że jest to konsekwencja naszych wyborów i działań, a nie nieuniknione prawo fizyki. Lęk przed zależnością. Poznałem kiedyś faceta, który był od kilkunastu lat w dość szczęśliwym związku ze swoją dziewczyną. Mieli już nawet razem dwójkę dzieci. I któregoś dnia pojawił się tam temat małżeństwa. Ona zasugerowała, że może byśmy w końcu wzięli ślub. I oto facet ten zupełnie się po tamtym momencie posypał, zaczął mieć ataki paniki i tak trafił na psychoterapię. To w zasadzie fascynujące, jak ludzie potrafią nagle ześwirować, kiedy usłyszą na przykład po raz pierwszy kocham cię albo kiedy druga osoba udowodni im w jakiś sposób, że naprawdę im na nich zależy. Lub też pojawia się temat ślubu, zbliża się data tego ślubu, Pojawia się informacja o tym, że zostaną rodzicami. Długi związek jest dużo bardziej ryzykowny od krótkiego. To bardzo często wynika z naszych problemów, nieprawidłowości jeszcze z czasów dzieciństwa, naszych tzw. daddy i mommy issues. Czasami jest też konsekwencją zranienia w poprzednich związkach, że tak bardzo emocjonalnie, nerwowo, tak ogromnym napięciem potrafimy reagować na fakt, że stajemy się coraz bardziej zależni od drugiego człowieka, którego możemy nawet kochać ze wzajemnością. Bo nagle nasze, przynajmniej chwilowe szczęście, nasza przyjemność, nasze ogromne emocje, nieraz sytuacja życiowa i materialna zależy w dużym stopniu od drugiego, tak jak my, ułomnego, często nieprzewidywalnego człowieka. Bo przecież im bliżej z kimś jesteśmy, tym bardziej jesteśmy podatni na zranienie z jego strony. Tym większy wpływ ma na nas ta osoba. A jeśli ktoś kiedyś już zawiódł nasze zaufanie, szczególnie jeśli były to osoby, które teoretycznie nie miały prawa tego zrobić, na przykład nasi rodzice, to bardzo ciężko nam tak w pełni zaufać ponownie. I oczywiście z tym lękiem można sobie różnie poradzić, lepiej i gorzej, zdrowiej i w sposób bardziej niszczący dla związku. I zdrada nie jest tutaj koniecznie pierwszym wyborem. Niestety jednak, kiedy ludzie są już ze sobą dość mocno złączeni, również czynnikami zewnętrznymi i nie mogą od siebie już tak po prostu uciec, to bardzo często romans, zdrada jest sposobem po pierwsze na wyładowanie duszącego napięcia, a po drugie stworzenie sobie takiej swojej przestrzeni niezależnej od partnera, poza jego kontrolą, poza jego wpływem. Oczywiście na to całe napięcie ma wpływ też partner. Zresztą zazwyczaj obie osoby w związku odczuwają ten lęk tylko w różnym stopniu. Tak czy inaczej jednak osoba, która będzie bardzo kontrolująca, osaczająca partnera, czasami też oddająca mu się w taki nadmierny sposób, zrzucająca niejako samą siebie na niego, może ten lęk jeszcze w drugiej osobie potęgować. I znów pamiętajmy, że tak nie musi być, że z lękiem można sobie poradzić, można i należy też zadbać o to, żeby być w relacji z jednej strony odpowiednio blisko, ale też zachować trochę tej swojej przestrzeni, która wtedy nie musi się wcale wyrażać w skokach w bok. Taka ciekawostka, jeszcze w literaturze psychoanalitycznej jest sporo takich przykładów, że osoby, które doświadczają tego lęku przed zależnością w związku, mogą na przykład mieć sny, w których znajdują się w więzieniu, rozpadają się, czują, że się duszą, że są przez coś przygniatani i tu się muszę przyznać, że sam zmagałem się kiedyś z czymś podobnym, mi akurat śniło się, że jestem tak po kawałku pożerany przez swoją, no już byłą partnerkę. Niezdrowy sposób na rozstanie. Czasami w związkach pojawia się też taka sytuacja, że bardzo wiele rzeczy już nie funkcjonuje. Często mają na to wpływ też dwa poprzednio wspomniane przeze mnie mechanizmy. I teraz jeden z partnerów podejmuje decyzję, że chciałby odejść, chciałby się rozstać, zakończyć ten związek, ale no nie potrafi tego zrobić, nie potrafi tego zrobić w taki wprost sposób. Czasami też sam przed sobą się do tego do końca nie przyznaje. I teraz... W zdradzie może poszukiwać sposobu na to, żeby zakończyć ten związek, żeby posunąć się niejako za daleko, dokonać tego, co sprawi, że już nie będzie mógł wrócić, że już nie będzie odwrotu, że już sam przed sobą nie będzie mógł pomyśleć o tym, że ten związek jest do uratowania. Czasem też w takich sytuacjach ta niewierność objawia się w ten sposób, że partner wręcz chce, żeby druga osoba dowiedziała się o tym, że te zdrady mają miejsce, żeby niejako to ona zakończyła za niego tą relację. Oczywiście dużo zdrowiej i dojrzałej jest po prostu zrobić to otwarcie, po prostu jeżeli chcemy zakończyć związek, to z partnerem porozmawiać. Niemniej jednak... Tak jak wspominałem, ta decyzja czasami jest nie do końca uświadomiona, jakby nie przyznajemy się sami przed sobą do tego, że tak naprawdę już, już myślimy o odejściu. Wielką wartością w uświadomieniu sobie w pełnej prawdzie przed sobą, że, że dążymy do tego, jest też to, że możemy się przyjrzeć prawdziwym powodom, dlaczego chcemy zakończyć ten związek i tam potencjalnie jest jeszcze jakieś pole do, do działania, jest pole chociażby do dialogu z partnerem. Wzbudzanie w sobie poczucia winy. Wcale nierzadko zdarza się też sytuacja, w której ktoś może się odnaleźć w związku, w którym jest cały czas traktowany jako ta zła strona, jako ta osoba, która cały czas robi coś nie tak, wobec której partner ma cały czas pretensje, cały czas ją o coś obwinia i szczególnie mocno ten efekt zadziała, kiedy na przykład jest się obwinianym właśnie o jakiegoś rodzaju niewierności, a kiedy tak naprawdę nie zrobiło się niczego, co uchybia tym zasadom relacji. I teraz zdrada może być po pierwsze rodzajem pewnego odreagowania, pewnej zemsty, ale też może tutaj się kryć jeszcze głębszy mechanizm. Wiąże się to z tak zwaną redukcją dysonansu poznawczego, czyli jeżeli ktoś cały czas nam wmawia, że jesteśmy tą złą osobą, jesteśmy tą złą winną stroną, to niejako łatwiej nam jest już w pewnym momencie. Dokonać tego, o co jesteśmy obwiniani, poczuć się rzeczywiście tym, tym złym człowiekiem, żeby łatwiej jakoś sami ze sobą psychicznie funkcjonować. I to się może przerodzić w taki bardzo toksyczny model przywiązania, bo oto partner udowadniając sobie, że rzeczywiście jest tym złym, jest tą gorszą stroną, upodlając się, wraca z tym poczuciem winy, z tymi wyrzutami sumienia do tego drugiego, lepszego. W jego obrazie partnera i niejako cały czas będzie potrzebował tej osoby, bo ona go mimo wszystko przyjmuje, akceptuje, ale też będzie potrzebował cały czas tych, tych zdrad, żeby utrzymywać się w tym poczuciu tej swojej własnej podłości i bycia gorszym. W tym patologicznym modelu to się bardzo często dzieje po alkoholu, z przypadkowymi osobami, za pieniądze i w zasadzie im jest gorzej, tym lepiej, bo o to chodzi, żeby poczuć się jak najgorzej, jak najpodlej z samym sobą. Drodzy, tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy Waszych przemyśleń na temat poruszonych tutaj mechanizmów. Czy dostrzegacie jeszcze jakieś, szczególnie z tych takich głębszych przyczyn, których być może nie poruszyłem. Jestem bardzo ciekaw Waszych pytań, bo myślę, że to jest przefascynujący temat do, do rozwijania, łączący w sobie takie wątki psychologiczne, psychoanalityczne, trochę filozoficzne, dotyczące relacji, które ja bardzo lubię. Eee, Koniecznie wejdźcie na Instagram człowiek absurdalny, jeszcze raz tam serdecznie zapraszam, po uzupełnienia różne pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!